Jak mówi tradycja, tego kto w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka, czeka niepowodzenie. Dawniej niektóre pączki nadziewano orzechem lub migdałem. Wierzono, że kto na taki trafi, tego spotka szczęście. Czy to wiara w przesądy, czy nasze zamiłowanie do tradycji? Tego nie wiadomo. Jednak w tłusty czwartek nie patrzymy na kalorie, których pączek ma od 200 do 300 i zajadamy się tymi słodyczami, dając upust tradycji. W czym tkwi tajemnica dobrego pączka? Przede wszystkim trzeba w tą pracę dużo serca włożyć. A następnie, no cóż, to nie jest żadna tajemnica. Po prostu trzeba zachować odpowiedni proces technologiczny. Cóż jeszcze, no do ciasta radziłbym paniom zawsze trochę spirytusu dać, wtedy mniej tłuszczu pije. A jeśli mowa o tłuszczu, to tajemnica dobrego pączka zależy też od tego, na czym będzie on smażony. Jak się okazuje, dziś cukiernicy odbiegają nieco od tradycji, stosują inne od dawniejszych metody smażenia. Wbrew ogólnej opinii, nie radziłbym smażyć, jak to kiedyś się robiło na smalcu pączków. Bo to jeszcze młody człowiek to jeszcze to strawi, a żyjemy w wieku postępu, jeżeli chodzi o technologie cukiernicze. I ja przykładowo używam wysokogatunkowego tłuszczu roślinnego, to znaczy tłuszcz palmowy. Dzięki temu pączek jest łatwiej przyswajany przez organizm. Ostatnią i najważniejszą chyba rzeczą mającą wpływ na smak pączka jest jego nadzienie. Ja stosuję na tłusty czwartek krem z adwokatem, który zresztą widać tutaj na stole, marmoladę wieloowocową, no i nadzienie różane. Także nie robimy więcej rodzajów pączków, po prostu no nie bylibyśmy w stanie się wyrobić. Statystyczny Polak w tłusty czwartek zjada średnio 2,5 pączka. Aby spalić jednego, należy 30 minut biegać lub jeździć na rowerze. W domu spalimy go 2 godziny prasując lub zmywając naczynia. Jednak raz do roku możemy sobie chyba pozwolić na odrobinę kalorii, bo w końcu czego się nie robi dla tradycji.